Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoki Sejmie. Rolnictwo od zawsze było i jest najtrudniejszą gałęzią gospodarki. Nawet najlepsze plany, ich realizacja zależą głównie od czynników zewnętrznych. Państwo krytykujecie tutaj działania rządu, ale gdyby nie wasze, w waszych rządach zaniedbania i oczywiście waszych jeszcze poprzedników, pewnie dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. Szanowny Panie Ministrze, mówił Pan o rynku zbóż w nawiązaniu do wojny na Ukrainie, o cenach zbóż, które tuż po wybuchu wojny wzrosły, aktualnie następuje ich spadek, lecz mimo tego te ceny, jak na przykład ceny pszenicy, są o ponad 50% wyższe niż jeszcze przed 2 lata. Jeszcze niedawno w potocznym obiegu były opinie, że przez wojnę, zresztą to przed chwilą też wybrzmiało tutaj w poprzedniej wypowiedzi, że przez wojnę i przez unieruchomienie portów czarnomorskich to przez Polskę i do Polski będą kierowane transporty ukraińskiego zboża i to spowoduje drastyczny spadek cen na rynku krajowym i tragedię producentów zbóż. Przed chwilą moja poprzedniczka mówiła o tym. Moje pytanie dotyczy tak zwanego zboża technicznego. Co oznacza ten termin i jak rząd poradził sobie w związku z tym, że importerzy unikali kontroli na granicy, pisząc, że to są zboża techniczne? Dziękuję.